płacz tak krótki jak noc. Witam Państwa w piątkowy wieczór i zapraszam do telefonicznego udziału w rozmowie o nadrzędnej, moim zdaniem, wartości, o miłości. Jestem przekonana, że niezwykle istotna jest nasza gotowość i zdolność do miłości. Człowiek, aby mógł się w pełni zrealizować, a także rozwinąć swe możliwości twórcze, pragnie żyć wśród ludzi kochających się. Nasunęła mi się taka refleksja, czy w obecnych czasach żyjemy wśród ludzi w społeczeństwie, w którym człowiek odnosi się do człowieka z miłością. A do Państwa mam pytanie, czy miłość pomogła Państwu przetrwać trudne chwile na obczyźnie? Czy zdaniem Państwa brak miłości może zniweczyć marzenia o lepszym życiu poza Polską? Dzisiaj moim i Państwa gościem jest poeta, pisarz, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy Ernest Bryl. Erneście, bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś przyjąć zaproszenie. No tylko co tym jest starego do miłości? Dlatego, że ja uważam, że Ciebie się fantastycznie słucha. I że słuchałam zresztą niedawno właśnie w takim programie, w którym rozmawiałeś. I chcę się chłonąć i wartości, którymi się kierujesz. To by się wierzy. Wierzy się w to, chce się jak gdyby naśladować, chce się przyjmować takie wzorce. Nie, to tylko może, wiesz, ja już trochę wiem, że jestem właściwie, cała mądrość polega z błędów, które popełniałem i nad którymi się zastanawiałem, ale no zacznijmy o tej miłości. A ja chciałam powiedzieć nawet nie tyle o tej miłości do osoby, podmiotu, tylko w ogóle o postawie. Miłości jako postawa, miłość jako gotowość do kochania, jako zdolność. Czy, jak nie wiem, jak ty widzisz, czy jest możliwe, żebyśmy my w naszym gronie, w gronie ludzi, z którymi obcujemy, możemy doprowadzić do takiej właśnie gotowości do miłości, tak rozwinąć nasze społeczeństwo? Wiesz, ja ostatnio przypomniałem sobie teraz, że ostatnio jednej naprawdę pięknej, młodej, zdolnej, długonogiej dziewczynie powiedziałam tak, ty słuchaj, z taką urodą, taką inteligencją i możliwościami, dlaczego ty od razu rzucasz się na wszystkich, którzy się z tobą mają kontakt? Chodzi o kontakty w pracy. To jest po prostu błąd. Trzeba do ludzi się otwierać. To jest bardzo trudna historia. Świat obecnie jest światem, który jakby mówi dużo o porozumieniu, ale w gruncie rzeczy generuje konflikty. To wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje wokół nas, między ludźmi. To jest kwestia taka. To bardzo dziwne, że jeszcze 10 lat temu byliśmy razem. To znaczy, nawet była taka tendencja do tego, że człowiek się czuł lepiej razem, że, jak to się mówiło wtedy, solidarni, nie w sensie politycznym, ale bycia razem, że przetrwamy. Ale to tak się stało, wiesz, o, jakbyśmy byli i tacy byliśmy piękni, te świeczki, ciemność, my tutaj w tym. I nagle zaczął się świat kariery otworzył. I każdy mknie do domu z poszarzałą twarzą, bo wymyślili sobie ludzie, że karierę nie można robić razem z innymi. Karierę się robi samotnie. I już nie ma przyjaźni, no a bez przyjaźni nie ma miłości. Tak, a ja właśnie wierzę w to, że można żyć w taki sposób, hołdując takim właśnie wartościom, że kocham w tobie wszystkich, przez ciebie kocham świat, kocham w tobie samego siebie. No. Czyli to jest ta, jak gdyby, postawa do miłości, gotowość do miłości. To jest, wiesz, nawet nie nazwijmy to miłość, nazwijmy to wytwarzanie w sobie przyjaznego stosunku do ludzi.
Są takie kraje, gdzie to jest bardziej przyjaźnie, ludzie do siebie się odnoszą i wcale nie jest tam lepiej ogólnie, ale jakoś milej się ludzie czują. Taką była Irlandia. No właśnie o to cię chciałam również zapytać, ale jest w tej chwili telefon do ciebie właśnie od widza, więc może pozwólmy na... A proszę. Halo, halo? Witam halo? Serdecznie, Jakub Krasnowski z Warszawy z tej strony. Dobry wieczór. Kłaniam się. Chciałbym bardzo uprzejmie podziękować fantastycznemu gościowi naszemu za piękną poezję, którą znam od bardzo dawna. W pewnym momencie akurat tak się złożyło, że los dał mi pański wiersz do interpretacji na maturze ileś już lat temu i w tej chwili bardzo chętnie od czasu do czasu wracam, jak mi czas pozwala, do lektury i do przemyśleń, do refleksji nad pańską poezją. Bardzo uprzejmie dziękuję. A ja dziękuję. I tu mnie pan pocieszył, a nawet podłamał, bo ja uważam, że trzeba się starać, żeby wierszy nie uczono w szkole, i ponieważ wtedy, wtedy będą bardziej jakby lubiane. Ale okazuje się, że to, że się do matury ma, to potem dalej tą sprawę ciągnie. Ja uważam, że bardzo pięknie akurat, jeżeli uczy się wierszy. Nie, ale wiesz, właśnie to jest coś takiego, mówiliśmy o tej relacji. I ja nie zawsze nie zapomnę jednej rzeczy. Otóż byliśmy z moją żoną w Irlandii, jak oni potrafią być otwarci, albo robią na tym interes, ale są. I mieszkaliśmy gdzieś i popsuł się zlew. No i ja tam przepycham ten zlew, ale nie ma tego przepychadła. No i idę do tego gospodarza, ale po polsku już wiem, że będą jęki, że on będzie zły, że mu przerwę, bo to jest późnym wieczorem. Natomiast spotykam się z taką reakcją. Cudownie, że ten zlew się przepchał. Ja już to zaraz przyjdę, przychodzi, mówi do mojej żony, proszę pani, mówi, to jak to dobrze się stało, że ten zlew się przepchał. On jest do niczego, źle zamontowany. On się jutro zapcha znowu, ale jak będę przychodził, przepychał wam ten zlew, a poza tym mówi, ale to dało nam okazję do spotkania, poznania się, na pogadania. Na przykład dzisiaj ja gram na harmonii, a moja żona na bancio i gdybyście przyszli, to będą koledzy i tam pośpiewamy sobie piosenki, a jutro zlew się zapcha i znowu wam coś zaproponuję. I słuchaj, i w ogóle nie ma sprawy, jest cudownie, nawet bardzo dobrze, że on się zapycha, no nie? Bo każdy ma swoje zadanie w życiu, swoją rolę. To chyba Leśmian właśnie powiedział, w życiu nie ma nic oprócz życia, więc żyjmy, póki starczy sił. W życiu nie ma nic oprócz życia, więc żyjmy aż po kres mogiły. A myśmy się spotkali po raz pierwszy, kiedy ja po raz pierwszy śpiewałam twoje teksty do piosenek, kiedy byłeś współtwórcą zespołu Drumlersi. A, tak. To by tam wymyśliliśmy coś. Tak, taki folklor podmiejski, ale to pamiętam, były pierwsze piosenki. Potem była piosenka Miłośne śpiewanie, słodkie omdlewanie, nasianie. No to z naszych premalowanych. Doliny, doliny. Kalinka, jak ty to śpiewałaś, wszyscy moi koledzy po prostu szaleli. Ja od razu rosłem. Jak ona tą piosenkę śpiewa, bo to było takie, no, miłość i to była taka o miłości, że tak powiem, takiej, no, bujnej. Tak. Powiedziałem, śpiewałaś niebywale. Ja robiłem miny, że to w jakiś sposób jest związane z zauroczeniem wzajemnym. Przepraszam cię, ale takie to było dobre. No dobrze, pięknie to było. A potem była kolęda nocka, która pozostawiła przecież ogromne wrażenie w reżyserii Krzysia Bukowskiego z muzyką Wojtka Trzcińskiego. I tam ja miałam grać rolę kobiety brzemiennej. No. Rzeczywiście byłam brzemienna, urodziłam w dniu premiery syna, Filipa. Natomiast potem jakoś powróciłam do grupy i występowałam z nimi, a tobie chciałabym zaprezentować fragment utworu Psalm o Gwieździe, który zaśpiewałyśmy razem z Krysią Prońko w teatrze na Woli bodaj. W twoim przedstawieniu zjechaliśmy kapelą. A tak, było takie. Ale to dziękuję, bo ja lubię ten Psalm o Gwieździe. Ja potem opowiem trochę o nim. To piękne utwory.
i maleńcy nieważni, i żyjący w bojaźni. Pójdźcie za naszą gwiazdą, pójdźcie w jasność i jasność. Dziękuję za to, bo to jest tak, że z mojej twórczości z Kolędy Nockiej została zresztą wspaniała pieśń, wspaniała muzyka, to za czym kolejka, to stoi po szarość. A ja jestem najbardziej przywiązany do tej, co puściłaś, bo ona była takim wspaniałym finałem, pełnym optymizmu, mimo że śpiewa o ludziach biednych, no i o tym. Ale nie tylko dlatego, wiesz, to są takie losy z tą piosenką powiązane dziwnie. Jak był przedostatni strajk na Stoczni, ja nigdy się w politykę nie mieszałem, ale nagle dostałem wiadomość, że oni proszą, żebym ja do nich przyjechał, bo oni już wariują, bo czekają na te rozwiązania. I dlaczego mnie proszą? Dlatego, że oni byli na mojej kolędzie nocnej, to są fani, siedzą na Stoczni Północnej i oni zawiązali zespół. No to przyjechałem, dostałem się jakby tam przeskakując gdzie trzeba, ten mur, no i byłem między nimi. I tam rzeczywiście był zespół, bo oni z tego wszystkiego świetnie śpiewali. Jedna dziewczyna śpiewała tak rewelacyjnie, ona była jakąś wózkiem, woziła i tak dalej. I to było coś niebywałego, bo oni potrzebowali sztuki, żeby przetrzymać to oczekiwanie. I potem wielokrotnie ta piosenka wracała, zawsze ludzie do niej się odnosili jako do czegoś, co im pomogło w życiu. Wszystkie te teksty były przejmujące, bo ja pamiętam, kiedy uczestniczyłam w tym i grałam w teatrze, że to było naprawdę wielkie przeżycie i pozostało we mnie, mimo że czas się zmienił, inne są problemy, inne sytuacje, a to pozostało. Ale mamy kolejny telefon do ciebie, Erneście. Tak, halo, kto jest na linii? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Po tej stronie Maciej z Warszawy. Witam serdecznie zarówno panią, jak i naszego wspaniałego poetę, ale także człowieka, który jest głęboko związany z tradycją również chrześcijańską. Jestem młodym literaturoznawcą, a raczej bym powiedział po prostu nauczycielem języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym do tego takiego spojrzenia dotyczącego miłości dodać tylko jedynie tradycyjne ujęcia greckie, które to ujęcia greckie, myślę, wyrażają wieloaspektowość nie tylko pojęcia, ale całej rzeczywistości miłości, o której można byłoby powiedzieć. Oczywiście przywołać tutaj warto agapę, tę duchową, storgę rodzinną, filię przyjacielską, braterską, eros zmysłową, również seksus, ale wewnętrzną, tą, która stanowi ogniwo, to myślę najlepiej obrazuje pewnie hymn świętego Pawła do Koryntian. Oprócz tradycji, oczywiście chrześcijańskiej, jest głęboka tradycja antyku rzymskiego, jak również greckiego. Ostatnio zajmuję się trochę, tak powiem po swojej myśli, również filologią aleksandryjską, tak troszeczkę. Natomiast i tak bardzo lubię wracać do fraszek pana Ernesta, także za nie dziękuję, za dobre słowo, nieraz udzielone, nawet spotkania. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich oglądaczy, bo może i tak, może takiego neologizmu użyję. Dziękuję. Do usłyszenia. Przełączę się do słuchania i oglądania. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za telefon. Ale pan powiedział mi, przypomnę jedną rzecz, bo tak by mi nie umknęło. Ja powiem szczerze, że myśmy się kiedyś spotkali w Kościele Środowisk Twórczych
na Placu Teatralnym. A, no to było bardzo miłe spotkanie. Zresztą w ogóle myślę, że Irlandia jest też mi bardzo bliska. Chciałam, jeżeli można, pozdrowić moją siostrę Kingę, która w tej chwili jest w Irlandii. Nie wiem, czy ogląda, może akurat telewizję Polonię. Wszystkich Polonusów, tych wszystkich, którzy głęboko wierzą, że Polska i polskość to nie są jakieś słowa, które już wyszły z tradycji, ale żywe. I młodzi ludzie, ja mam 27 lat, młodzi ludzie o Polskę dalej walczą, nie tylko wręcz, bo przecież Norwid mówił, że nie miecz, nie tarcz bronią języka, lecz arcydzieła. I w to wierzymy. I mamy idealistów. Chociaż idealizm niekoniecznie musi się wiązać właśnie z jakąś walką ad personam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy. Dołączamy się do pozdrowień. Ale co pan powiedział o tym hymnie właśnie, bo to jest w liście, ale to jest niebywała, chyba najpiękniejszy utwór o miłości, to co napisał święty Paweł. Tak głęboki, obejmujący wszystko. Tam nie ma właśnie rozróżnienia na taką czy inną miłość, tylko po prostu jest coś jeszcze więcej obejmującego i właściwie nic do tego nie można dodać. No miłość jest... Jest to po prostu miłość, no, ale bo problem człowieka jest chyba w tym, że leży w tym, że problem chce być kochany, niekoniecznie kochać, być czy mieć. Ale wiesz, jestem czy... powiedziany, on powiedział, choćbyś mówił wszystkimi językami świata, nie wiadomo jaki był, jeżeli miłości nie masz, będziesz jako... cymbał brzmiący, tak. Mieć brząkające, czyli powiedział to, o co chodzi, tak? Bo my chcemy być kochani, ale żeby, bo jak żyć bez tego, że ktoś cię kocha, ale żeby cię ktoś kochał, tego musisz kochać i właściwie to lepi świat. To lepi świat. To i ja mówię miłość. Dlatego, żeby o tym pamiętać, bo nam zaczynają wmawiać, że my mamy być dla siebie wrogami. Ponieważ jeżeli ja nie zrobię kariery, albo ty zrobisz, to mnie coś odejmujesz. Nam jest. Się wydaje, że są rozróżnienia, a wcale nie. Miłość jest po prostu miłość. Jeżeli ona jest, to właściwie jest wszystko. A tym o Irlandii, bo pan powiedział o Irlandii, to też jest kwestia miłości. Lamentują w Polsce, że młodzi ludzie jeżdżą nasi po świecie. Ja zawsze im mówię, słuchajcie, ziszcza się sen mojego pokolenia, żeby mieć paszport w każdej chwili. Co więcej, nie ma emigracji, która na tak dobrych warunkach by jechała do różnych krajów, bo tam ma otwartą pracę. Nie pracują na czarno, jak było. Poza tym oni czegoś się uczą, budują coś. A jednocześnie daj na to nasze media i różnego rodzaju faceci robią w nich poczucie takiego żalu, że oni muszą wyjechać z kraju, żeby... Na całym świecie tak się robi, jeździ i po prostu oni wrócą, nie wrócą, to nie jest ważne, ale ta Polska jest wszędzie, no dopóki ludzie o niej pamiętają. Jakiś telefon mamy z zagranicy, halo, halo, jest... Kto? Halo, jestem. Dobry wieczór. Musisz mówić. Dobry wieczór, pani Halinka. Dobry wieczór, witamy serdecznie, tak. Dobry wieczór. Czy ja z panią Haliną mówię teraz? Tak, to ja jestem w tej chwili tym głosem, który do pani mówi. To ja. Pani Halina, tak? Tak. Więc tak, chciałabym przekazać, że ten program był bardzo potrzebny dla nas. Trochę będzie mnie dławić płacz, bo kiedyś usłyszałam, że pani ma tak piękny, ciepły głos, że trzeba chociaż powiedzieć, zadzwonić i powiedzieć dzień dobry i pani powie halo i to już jest cudowne. To była taka opowieść na tarki. Nam brak nie tylko miłości, nam brak za granicą bodaj przyjaźni, ale chciałam powiedzieć coś bardzo ważnego. Ja dzisiaj w noc miałam ochotę wyjść z domu i się zagubić, bo co? Bo przyjaźń za granicą kosztuje. Ja za tą przyjaźń do pewnego momentu mogłam płacić, ale osoba, która
obdarzyła mnie tą przyjaźnią troszkę. To znaczy wspólna rozmowa jakaś. Odeszła. Nie w tym sensie, że umarła. Umarła dla mnie. Tylko, że po prostu ja się troszkę zdenerwowałam. Może ja się zaraz uspokoję. Więc co? Po prostu nie masz pieniędzy, nie masz przyjaźni. To jest twarde. Ja już nie mówię o miłości. To już za dużo. To była matka, która mnie bardzo kochała. Ale właśnie, umarła. Właśnie chcielibyśmy... Ja do niej przyjechałam tutaj, a teraz zostałam tak sama. Mam dwie siostry, ale proszę sobie wyobrazić, że jestem straszliwie sama. Mam córkę i wciąż jestem sama. Chciałabym bardzo, ponieważ mam polską telewizję, zasłoniłam szczelnie okna. Zamknęłam. Chciałabym, żeby ktoś przyszedł do mnie. Żeby podzielił się tą radością. Radością z jakiegoś filmu. Wspólnie porozmawiać. Nie da rady. Trzeba mieć pieniądze lub... Proszę pani, ale... Może ja powiem szczerze. Na papierosy dla kogoś lub na piwo to się ma przyjaźń. To jest bardzo, twarde. Bardzo pani dziękujemy za ten telefon. I ogromnie pani współczuję z tym, co pani w tej chwili jest, żyje, przeżywa. To pewnie doświadczenie bolesne. Pewnie też i się zmieni za jakiś czas. Ale miłość polega na tym, co w ogóle jest głupio mówić do kogoś, kto ma kłopoty. To jest w tym... Ale miłość polega na tym, żeby właśnie pomimo tego być otwartym. To się może w jakiś sposób opłaca, a w każdym razie miej człowieka zżera. Tak. Miej człowieka zżera wewnętrznie. No, ale jest to jest tak, ta gotowość do miłości, prawda? Bez względu na też sytuację. No, my tutaj taką... tak gadamy, ale jak na nas spadnie też znienacka coś, to też lamentujemy, płaczemy, szukamy wytłumaczenia. No, ale przynajmniej starajmy się wiedzieć, że jest z tego wyjście, jeżeli znajdziemy tą furtkę w sobie. Tak? A ja mam dla ciebie niespodziankę jeszcze dzisiaj i chciałabym ci bardzo ją zaprezentować. Mam nadzieję, że sprawi nie tylko tobie na pewno przyjemność, mam nadzieję, państwu, ale mnie również. Tak właśnie zaczęła się nasza droga. Nie zawsze ona była zielona, czasami cierniowa, no ale na ogół nie było nam ze sobą tak źle i myślę, że dalej nie będzie. Ja chciałbym przejść do następnej piosenki, bo potem napisało się piosenkę, która znowu przyniosła dość dużą popularność wśród widowni. Chodzi o piosenkę, do której muzykę napisała Kasia Gertner. I to była piosenka Zagrajcie na wszystkie srebrne dzwony z oratorium. I ja niewiele wiem o tym, co się działo dalej z tą piosenką na estradach. Na pewno, tak, na pewno myślisz o kołysance matki. No jest właśnie. Jest to piosenka, która doczekała się wielu wykonań zagranicznych. Ja myślę, że po prostu może zaśpiewajcie tą piosenkę i przypomnimy ją widzom. Prześni mój syneczku na dalekim polu, niech cię nigdy w długim marszu nóżki nie rozbolą. Niech o twojej młodej główce wrogowie nie wiedzą. Zaśnij mój najmilszy, jak zając pod miedzą. Zaśnij przyszli, co mi Yeah.
piękna piękna piosenka, piękne wykonanie. No i piękne dziewczyny. Jakie prawda? Te piosenki moje objęte, ale dziewczyny śpiewały piękne moje Elżunia, piosenki. Mam nadzieję, że jeżeli nas słyszy, to może jej też sprawiliśmy tym przyjemność. Erneście, bardzo ci dziękuję, że zechciałeś no tutaj ja ci być. Dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze ale przytul uda nam się do mnie jako miłości i o przyjaźni. No to my jesteśmy przykładami, że można jakby że można żyć się. Przyjaźni w miłości. Miłość jest też dziękuję wam bardzo, przyjaźnią. Kochani. Dotknąć znaczy kochać. Dotyk to zmysł najlżejszy. Nie słowo, myśl, miłość, serce. Serce. Więc wypuść na wolność ręce. Wypuść, proszę. Dotknij lampy, krzesła, książki i swojego cienia. A poczujesz wiarę, miłość, serce. Serce. Więc wypuść na wolność ręce, wypuść, proszę. Kolejna historia z mojego dzieciństwa. Z dzieciństwa w cudzysłowiu, ze względu na moment, w którym się wydarzyła. Działo się to na drugim roku studiowania psychologii. Miałam wygłosić swój pierwszy referat przed profesorem i grupą studentów. Temat, który wybrałam, to pojęcie miłości w świetle teorii osobowości Ericha Fromma. Miałam oczywiście ogromną tremę, poszłam więc do okulisty z prośbą o zapisanie mi okularów z takimi szkłami, które ułatwią mi ściąganie notatek z mojej własnej pracy. Nigdy wcześniej nie nosiłam okularów. Pomysł okazał się bardzo dobry. Pamiątkowe okulary mam do dzisiaj, oto one. Tyle, że gdybym miała teraz z nich skorzystać, nie byłyby już skuteczne. Za słabe. Według teorii osobowości Ericha Fromma, psychoanalityka, filozofa, miłość jest sztuką, tak jak sztuka życia. Twierdzi on także, że miłości można się nauczyć, podobnie jak malarstwa, śpiewu, medycyny. Tyle, że nic nie robimy, aby tę sztukę posiąść. Zużywamy naszą energię na osiągnięcie prestiżu, pieniędzy, władzy, choć najgłębiej, najbardziej potrzebujemy miłości. Do tematu miłości jeszcze powrócę. W przyszły piątek o godzinie 21:25 podejmę rozmowę z Państwem na temat mody i stylu ubierania się młodzieży. Na dzisiaj właściwie już to jest wszystko i bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie telefony i rozmowy. Natomiast na zakończenie chciałabym zaproponować piosenkę, piękny wiersz Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej z muzyką Włodzimierza Korcza pod tytułem Uścisk miłosny. Dobranoc Państwu. Patrz, jedna z gwiazd leci jak głaz. Przestwór głęboki i miękki, złocisty kwiat w ciemności spadł. Z mojej otwartej ręki, jak przylot gwiazd, co w łukach zgasł. Smugi miecie.
objęci w pół, niżej niż wszystko w świecie. Pisz proszę chociaż krótki list.